Cześć siemaneczko, tutaj bardzo Olej z Polish Fighters, a moim gościem jest Krzysztof Jotko. Cześć siemaneczko. Cześć, witam Bartosz. Miło Cię poznać, miło, że się odezwałeś. Jestem ciekawy Twoich pytań na dzisiejszą rozmowę. Myślę, że będą i łatwe, i trudniejsze, ale wydaje mi się, że będzie w porządku. A przede wszystkim, Krzysiu, ja chciałbym poznać powód, dlaczego tak długo Cię nie widzimy w klatce, bo ostatnia walka w zeszłym roku, no to ta no nieszczęsna na tym PFL-u. I co było powodem? Czy ta właśnie, czy te problemy tam przez to zawieszenie na PFL-u, czy problem ze znalezieniem jakiejś odpowiedniej organizacji dla ciebie? Co było tak naprawdę powodem? No tak jak wiesz, no ostatni rok czy dwa lata to byłem pod czarnymi chmurami cały czas, jakieś miałem problemy, czy nie ze zdrowiem, to później walka mi nie wyszła tak jak chciałem. No i co było powodem? Po prostu byłem tylko przez 6 miesięcy zawieszony, ale tak jak mówisz, no miałem problemy ze znalezieniem organizacji, gdzie tam będę walczył. Więc teraz po prostu trenowałem sobie i czekałem, bo wiedziałem, że coś prędzej czy później przyjdzie. No i przyszło i dostałem ofertę nawet nie z jednej, a z dwóch organizacji. I już w listopadzie zawalczę w jednej z nich i prawdopodobnie w następnym roku zawalczę w drugiej organizacji. To zapytam wprost, czy tą drugą organizacją jest Octagon MMA? Powiem tak, nie powiem, że tak, bo jeszcze nie mam żadnego kontraktu podpisanego, ale bardzo prawdopodobne, że to będzie Octagon. No bo ty zabiegałeś o walki w Octagonie, ale powiedz mi, czy oprócz tych dwóch organizacji ktoś się jeszcze do ciebie zgłasza? Wiadomo, gdzieś często fani pytali, czy to być może będzie KSW, to tam jednak dyrektor sportowy nie wyraził tobą zainteresowania gdzieś tam z różnych powodów, ale czy poza tymi organizacjami ktoś inny się zgłaszał, czy może ktoś ze Stanów? No nie, ze Stanów nikt się do mnie nie zgłaszał, no ponieważ znaczy rozmawiałem, ale z Karate Combat prawie doszliśmy do tego, żebym zawalczył tam, miałem nawet walkę jakoś w sierpniu. Ale wszystko się pozmieniało, tylko podpisałem z chorwacką organizacją FNC. No ale to tak co do Ameryki. No w Ameryce teraz powiem szczerze, bo trenuję z dużą ilością chłopaków, co walczą tu w Stanach głównie, to jest naprawdę ciężki sport, ciężko znaleźć się z jakąś walkę, ponieważ te organizacje, które naprawdę płacą, jest PFL teraz, bo po tym jak kupili ten Bellator, to zrobiło się jeszcze gorzej. No jest, pomyśl sobie, że PFL kupił Bellator, ma 500 zawodników u siebie i bierze następne 500 zawodników, czyli ma razem 1000 i zobacz ile gal muszą zorganizować, żeby dać tym wszystkim zawodnikom walkę, nie? Więc to jest bardzo ciężko, a pozostałe amerykańskie ligi jak LFA czy Fury czy coś, to tam myślę, że to jest bardziej lepsze dla takich zawodników, którzy chcą iść do UFC, a nie tacy, co już mieli, mają UFC za sobą, ponieważ tam nie zarobisz za dużo pieniędzy i no nie wiem, no naprawdę, czy jest sens trenować 3 miesiące za 1500 czy tam 2000 dolarów, bo takie właśnie stawki tam mają w tych amerykańskich organizacjach. To rzeczywiście bardzo, bardzo mało. A powiedz mi, czy ty lub twój menadżer odezywali się na przykład właśnie do KSW, czy w ogóle oni nie byli? Odezwaliśmy się do KSW, rozmawialiśmy z jak on tam, jak się nazywa? Wojsław Rysiewski, tak? Z Wiosławem, tak. Wiosław mówi, że KSW nie jest mną zainteresowana. I na tym rozmowy się zakończyły, nie? Tak jak powiedziałeś, podpisałeś kontrakt z organizacją FNC, która no bardzo mocno się rozwija. Widać, że tych zawodników ściągają bardzo, bardzo mocnych. Powiedz mi, kiedy w ogóle doszło właśnie do podpisania kontraktu i jak ty w ogóle oceniasz właśnie teraz te transfery do organizacji, no bo oprócz ciebie gdzieś tam, no widać, że się organizacja bardzo, bardzo gdzieś tutaj wzmacnia mocno.
Tak, organizacja z tego, co tam widziałem, jest naprawdę, naprawdę super. Robią wielkie eventy. Teraz we wrześniu będzie event w Puli, w Chorwacji, w Koloseum, gdzie będzie około 60 tysięcy ludzi. To naprawdę, naprawdę super, super, że się tak rozwija i teraz młodzi chłopaki także będą mieli jakąś nową organizację, gdzie będą mogli nabierać doświadczenia i walczyć, i zarabiać pieniądze. No ja jestem szczęśliwy, podpisałem kontrakt w tamtym tygodniu, można powiedzieć, wszystko sfinalizowaliśmy. Kontrakt jest na 4 walki i z tego, co słyszałem, pierwszą walką będzie walka o pas w listopadzie. A ty już rywala jakiegoś znasz lub masz jakieś propozycje, czy na razie, no wiadomo, do listopada jest troszeczkę czasu jeszcze jest, więc czy po prostu jeszcze na razie organizacja szuka czynnika? Nie, bo będę walczył z tego, co słyszałem. Tak jak mówię, nic nie podpisałem, żadnych kontraktów, to nie mogę powiedzieć, że to będzie na 100%, ale z tego, co słyszałem, chcą, żebym walczył o pas w wadze 93 kilo. A mistrzem w tej organizacji, w tej wadze jest, a myślę, że jest Matej Batic. Coś tak, takiego tak. Matej Batic, no to myślę, że jeżeli ta walka dojdzie do skutku, to będę walczył z Matejem Baticem, tak, w listopadzie. Właśnie przed chwilą wspomniałeś właśnie, że kategoria 93, czy to już będzie twoja stała kategoria wagowa? No bo ty wiadomo, największe sukcesy... Wiesz co, nie, powiedzieliśmy dla menadżera tego FNC, że ja mogę walczyć w 93 i w 84. I jaką walkę będą dla mnie mieć, przedyskutujemy, jeżeli to będzie dobra oferta, to po prostu będę walczył. I no, dają mi taką ofertę w 9-3 o pas, więc dlaczego miałbym nie spróbować, nie? A jak się w ogóle czułeś właśnie podczas tej walki w PFL-u, właśnie w tym 93 kg? No bo nie ma co ukrywać, że to była dla ciebie nowość. Myślę, że czułem się troszeczkę tak po czasie, mogę powiedzieć, że za głupio zawalczyłem, bo byłem dużo szybszy od niego. The Will Flury cały czas próbował klinczować ze mną, bo był właśnie wolniejszy i nie mógł nadrobić moich ciosów w stójce. No i ja poszedłem w jego grę i zacząłem się z nim szarpać. No i myślę, że ja tą walkę wygrałem, ale no dali split decision na niego. No dobra, niech tak będzie. Ale po tej walce naprawdę byłem bardzo zmęczony, bardzo głupio walczyłem. Powinienem bardziej to było uciekać do stójki, walczyć w stójce na luzie, niż tam się szarpać z takim wielkim chłopem. Bo tak jak właśnie mówię, całe życie walczyłem w 185, czyli w 84 kilo. I nie jestem jakimś dużym zawodnikiem. Ważę na co dzień jakieś 98, 97 kilo, więc nie jestem jakiś duży na tą wagę, tak? Tak jak wspomnieliśmy, no wiadomo, ty nie możesz tego potwierdzić, ale bardzo możliwe, że zobaczymy cię w przyszłym roku w oktagonie. No nie ma co ukrywać, gdzie możemy cię zobaczyć, w jakiej formule, no bo tam mówi się, no już prawie pewne, że będzie turniej 84 kg. Jak ty właśnie oceniasz roster oktagonu, jeśli chodzi o kategorię średnią? No bo oni tam się, no wzmocnili się, no niemiłosiernie, bo przyszedł i też z UFC przyszedł Mahmet Muradov, został Patryk Kins, cały czas, no ta dywizja średnia naprawdę znowu. Jak mówiono, że oni byli na równi z KSW, to teraz można śmiało powiedzieć, że troszeczkę to KSW też mogli już przebić w tej dywizji. Tak, myślę, że przebili już KSW co do średniej. Tak, mają Scotta Askama, mają Muradova, Patryka Kinci. Myślę, że chyba jeszcze ten Wemola będzie walczył tam, no i mam nadzieję, że ja. Bo to jest naprawdę, daje mi to taką większą motywację, bo w tym turnieju będą naprawdę dobre nazwiska. Z Muradovem już kiedyś mieliśmy walczyć, ale miałem kontuzję w barku, do walki nie doszło. Więc może jeszcze do tej walki dojdzie przed tym, jak zakończymy karierę, ja tam czy on, nie? Mhm. Wiadomo, że w tym turnieju dużą motywacją dla zawodnika, no są pieniądze, nie ma co ukrywać, bo to jest dobra kasa do zarobienia. Czy to właśnie ciebie też tak dodatkowo motywuje, bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że ten turniej to jest oprócz tego, że można się sportowo no mega zajebiście sprawić dziś na wysokim poziomie, plus do tego no zarobić sobie no, dobre pieniądze, nie ma co ukrywać. No tak, oczywiście. Wiadomo, nie mogę powiedzieć, że to pieniądze się nie liczą. Oczywiście pieniądze się liczą.
ale dla mnie bardzo się liczy to, bo muszę po prostu udowodnić, jak dobrym zawodnikiem jestem. Ostatnie jakieś lata miałem dużo problemów z żołądkiem, moje walki, niektóre były tam może nudne, może nie, ale naprawdę było ciężko mi się przygotować. Teraz się czuję bardzo dobrze, mam 35 lat i czuję, że to jest moja ostatnia szansa, kiedy mogę pokazać, jaki dobry jestem naprawdę. Właśnie na początku tej rozmowy właśnie wspomniałeś, że tak naprawdę no, dużo organizacji gdzieś o ciebie się też nie biło, ale czy ty też nie jesteś tym faktem zaskoczony, bo tak naprawdę i wkurwiony, ja powiem wprost, no bo tak naprawdę nie ma co ukrywać, jesteś zawodnikiem, który w UFC był od lat, dużo tych pojedynków wygrał, nieraz skakiwałeś do top 15 UFC, no w Polsce jesteś według mnie no, najlepszym średnim w historii, tutaj bez dwóch zdań. Czy ciebie właśnie to nie dziwi, że takich, wiesz, dobrych ofert finansowo no, było po prostu mało i musiałeś, wiesz, aż ze Stanów wrócić do Europy, nie? Muszę ci powiedzieć po prostu, że poza UFC i PFL-em teraz jest tylko, można powiedzieć, KSW i Octagon. Te gale, które coś tam mają tych pieniędzy i coś się mogą zapłacić. Naprawdę nie ma tak dużo eventów, które naprawdę płacą zawodnikom. Naprawdę mówię ci, że dużo zawodników walczy dla marzeń, bo chcą być zawodnikami UFC, kochają to robić, kochają się bić i dlatego walczą, a nie walczą dla tych pieniędzy, bo naprawdę w tym sporcie tych pieniędzy nie ma. Mhm. Powiedz mi, Krzysiu, co ty tak naprawdę jeszcze w tym sporcie chcesz osiągnąć? Czy tak naprawdę wiadomo, że jeżeli byś wygrał turniej Oktagonu, zdobyłbyś pas FNC, no to znowu wydaje mi się, że Krzysiek Ljotko może być znowu atrakcyjny dla wielu organizacji, czy ty byś na przykład tak, to nie jest, może... To jest właśnie plan, trenuję, już zacząłem przygotowania do tej walki, znaczy mogę powiedzieć, że teraz pomagam w przygotowaniu dla Johnny Eblin, on jest Bellator i teraz myślę, że chyba PFL champion w wadze średniej, będzie bronił pasa z Impą. Nie pamiętam jego imię. Z Impą będzie walczył. No to teraz się przygotowuję. Dzisiaj właśnie z nim sparowałem i razem trenujemy ciężko. No i taki jest mój cel. Mój cel jest teraz przycisnąć przez... Mam 35 lat w następnym tygodniu. Przycisnę jeszcze rok, dwa. Nazbieram 3-4 zwycięstwa. Mam nadzieję, że jakiś pas po drodze. I będę próbował wrócić do PFL-u, a nawet i do UFC, jeśli będzie taka okazja. Wspomniałeś właśnie Johnny'ego Emblena. Powiedz mi, czy twoim zdaniem to jest materiał na top 10 UFC? No bo bez wątpienia umiejętności są ogromne. Wydaje mi się, no walki daje no często fenomenalne i jaka jest właśnie twoja optyka, wiesz, patrząc na... Moja opinia jest taka, że Johnny jest jednym z najlepszych tam zawodników w tym ATT. I naprawdę na treningach jest bardzo mocny. Zapasy to ma najwyższy level, jaki jest. I jest twardy, ma dobrą kondycję. I że tam jedna walka mu nie wyszła i ludzie zaraz zaczęli go hejtować, że o, ledwo z takim zawodnikiem tam wygrał, a on dostał knockouty w UFC. No czasami tak jest, że no wyjdziesz, masz zły dzień i walka będzie gorsza, ale naprawdę Johnny jest top 10 UFC na 100% i mogę ci powiedzieć, że jeżeli kiedyś tam przejdzie, to na pewno będzie w top 10 100%. Nie? To jest moja opinia. Ty już wiele lat temu wyprowadziłeś się do Stanów Zjednoczonych, tam żyjesz, mieszkasz, masz rodzinę. Czy teraz z perspektywy czasu uważasz, że to była najlepsza decyzja w twoim życiu? No patrząc właśnie, no, gdzie trenujesz, z kim trenujesz, jak się myślę, to wszystko tam Myślę, że tak. I to pod względem takim sportowym dla mnie to było bardzo dobra decyzja, bo myślę, że to mi pomogło bardzo zostać tak długo w UFC. Miałem w UFC 19 walk i dlatego, że trenowałem na wysokim poziomie z najlepszymi na świecie każdego dnia, to dlatego dało mi to trzymać ten poziom taki wysoki i dlatego mogłem się utrzymać w UFC bardzo, bardzo długo, nie?
A powiedz mi, ty śledzisz poczynania Polaków właśnie gdzieś tam, czy to WFC, czy gdzieś tych amerykańskich organizacji, no bo trzeba powiedzieć, że no, teraz obecnie w tym roku jest taki no, słabszy moment, bo wiele tych porażek z rzędu, no ale jednak gdzieś tam cały czas no, jest Janek wysoko, jest Marcin Tybura wysoko, gdzieś tam cały czas ci zawodnicy gdzieś tam dołączają. Właśnie czy śledzisz i jak ty widzisz te właśnie sukcesy tych Wiesz Polaków? No i co? jeszcze Mateusz Gamrot, nie? No z twojego klubu, też z ATT. Tak, no oczywiście, że śledzę tam. Nie oglądam oczywiście każdej walki UFC, ale śledzę. Widziałem ostatnie poczynania. Jak on się nazywa? Michała Oleksiejczuka. No i. No, Michale, już mi kiedyś z nim rozmawiałem, że mówiłem mu, przyjedź do ATT, nauczysz się zapasów, zobaczysz w ogóle inna gra jest tutaj, tak? No wszyscy, każdy, kto tu przyjechał z Polski na trening, to zobaczył, że o, ja, jest naprawdę ciężko. Każda runda to jest wojna. A nie jak na przykład trenujesz w swoim klubie już bardzo długo i sparujesz swoimi kolegami, których już długo znasz i normalnie przed każdym sparingiem już wiesz, jak ta runda będzie szła, wiesz. A tutaj nie jest tak. Każdy przyjechał tu po marzenia, każdy ciężko trenuje. Wszyscy zawodnicy z Rosji, Australii, Japonii, Polski, Niemiec, Albanii, Brazylii, no z każdego świata i myślę, że to jest najlepsze miejsce do zdobycia takiego doświadczenia i takiego obicia się. Tuż powoli, Krzysiu, zbliżając do końca, no teraz chcę przejść do takiego trochę mniej przyjemnego tematu. No nie da się ukryć, że ty w Polsce wśród fanów nie masz dobrej opinii. Wiadomo, przez jaką sytuację, z jakich względów. Czy jaką ty generalnie masz na tą optykę? Bo ja mam wrażenie, że nikt chyba takiego pytania ci nie zadał. Jak ty się czujesz właśnie z takimi, wiesz, opiniami internautów? No bo nie oszukujmy się, jest informacja, ja też wiele lat w tym siedzę, wiele razy pisałem gdzieś o tobie jakieś news, o twoich zwycięstwach, walkach. I pojawia się temat Krzysztofa Jodki i generalnie gdzieś, wiesz, na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, poza takimi normalnymi komentarzami, no to pojawiają się, wiesz, trzęsiona, jebaćcie i tak dalej, i tego jest mnóstwo. Czy to ci trochę już tak nie irytuje, że zamiast właśnie doceniać twój sukces sportowy, właśnie jest taka bardzo ostra krytyka środowiska MMA, czy to fanów, czy to też ludzi z tego środowiska w Polsce? Powiem tak, że w Polsce teraz to zrobiła się taka era właśnie hejtowania. To po pierwsze, że sami nielepsi gadają o takich rzeczach w internecie, dają takie dobre słowa dla młodych ludzi w internecie i po prostu myślę, że przez ten cały freakfightowy świat ludzie nie mają w ogóle szacunku do nikogo. Nieważne, czy jesteś jakimś tam bardzo dobrym zawodnikiem, czy jesteś jakimś piosenkarzem, czy coś. Nikogo to nie obchodzi i po prostu w tym momencie jesteś tam baranem, czy tam nie wiem, jak oni tam wyzywają. Ale dla mnie to ja już po prostu oni w moim życiu nic nie znaczą i ja się w ogóle nie patrzę na to i mam to w dupie po prostu, tak? Mam to w dupie, niech sobie tam piszą, co sobie chcą pisać. Wiesz, każdy jest święty, wiesz, niech każdy jest święty, wie, a co do czego to później wychodzi w internecie, jakie są afery, co chwilę jakieś, jak nie pedofilskie, to jeszcze gorsze, więc zamknąć ryję i martwię się o siebie, a nie tu komuś w życie wchodzicie i próbujecie jakieś tam bzdury pisać. Na mnie to już nie działa i po prostu pisz sobie ile chcesz, ty w moim życiu nic nie znaczysz, więc mam to w dupie, co ty tam napiszesz, wiesz. Jak ci się podoba i masz tego fan, to zajebiście. Dla ciebie dobrze, nie? A powiedz mi, a jak przyjeżdżasz do Polski, to ty widzisz generalnie właśnie tych internetowych, nie chcę powiedzieć hejterów, ale te osoby, które cię gdzieś tam mocno atakują, ty widzisz to w ogóle gdzieś, nie wiem, w Polsce, na ulicach, wiesz, że gdzieś idziesz z rodziną, a ktoś cię, wiesz, atakuje, ty, Krzysiek, Jotku, jesteś taki, 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 czy po prostu jest klasyka, Nie, że nigdy mi ty się w życiu takie coś. możemy sobie zrobić zdjęcie, nie? No, właśnie tak to jest bardziej. Gdzieś nawet gdzieś tam byłem w Norwegii czy gdzieś, to ludzie Polacy mnie spotykają i bardziej ze mną gadają, chcą ze mną zjeść jakiś tam lunch czy coś i zrobić sobie zdjęcie. No, jeszcze nigdy mi się nie spotkałem się z tym, żebym gdzieś tam ktoś mnie zaczepił i coś do mnie galał, nie?
To w internecie są, wiesz, w internecie są wszyscy mocni, nie? A powiedz mi, czy właśnie w związku z tym, że właśnie, tak jak powiedzieliśmy, gdzieś twoja przyszłość może być teraz związana dłużej z Europą, to zamierzasz gdzieś, nie wiem, zjeżdżać częściej może do Polski? Wiesz co, na pewno będę odwiedzał Polskę, jeżeli będę walczył w Europie teraz. Nawet myślałem, żeby kupić jakiś dom, jeszcze nie wiem gdzie, ale myślałem, żeby kupić gdzieś jakiś dom w Polsce, gdzie będę mógł spędzać wakacje. Bo tutaj jest naprawdę ładnie, na Florydzie wszystko pięknie, ale teraz wakacje jest tak gorąco, że normalnie nie da się żyć, nie? Wolałbym jednak jechać troszeczkę i odpocząć w chłodniejsze miejsce. Nie tak jak właśnie byłem jakiś miesiąc temu ze swoją żoną, byliśmy w Norwegii 2 tygodnie, właśnie odpocząć trochę od tego hot tutaj gorąca, bo naprawdę jest lampa każdego dnia. Tak, chłodni, to zapraszamy do Polski. Tutaj raz bywa różnie. No tak. Krzysiu, z mojej strony to będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment i twój czas. Ja chciałem ci bardzo podziękować, że udało nam się skontaktować, że no ja jestem z tej rozmowy bardzo, bardzo zadowolony i mam nadzieję, że ty. Ja też dziękuję ci, Bartosz Oleś, za rozmowę. Miło, że się odezwałeś. Pozdrawiam Polish Fighters i bardzo, bardzo fajnie, że próbujesz promować sport i robić coś w prawdziwym sporcie, a nie w tej całej patologii, co się teraz dzieje w Polsce.